Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym nagraniu chciałabym z Wami porozmawiać na temat manipulacji i kontroli narcystycznych matek, co one jeszcze mogą stosować do tego, żeby mieć kontrolę i manipulować innymi osobami. I zacznę może od tego, że dziecko w trakcie swojego rozwoju uwewnętrznia lęki swoich rodziców i nadmierną kontrolę swoich opiekunów. I jaki to ma przykład na życie dorosłe? Taki, że ty, będąc już dorosłą osobą, możesz sam siebie ograniczać przez to, że nie masz wiary we własne siły, nie wierzysz w swoją sprawczość, nie wierzysz w swoje umiejętności, w to, że jesteś w stanie poradzić sobie z pewnymi kwestiami. Ma do tego właśnie taki efekt i narcystyczne osoby, w tym narcystyczne też matki, szukają zawsze okazji do tego, żeby być ważną, żeby poczuć się lepiej też od ciebie i nic nie stanie im na przeszkodzie, żeby to osiągnąć. A też dobrym źródłem do tego i najbliższym są dzieci narcystycznej matki, jeżeli je posiada. I te dzieci są najlepszym źródłem do tego, żeby właśnie zaspokajać te jej potrzeby. Ona do tego ich potrzebuje przede wszystkim. I to właśnie nienaturalne zachowanie, ta nienaturalna relacja pomiędzy narcystyczną matką i jej dziećmi powoduje, że dla ciebie jest utrudniony proces indywiduacji i separacji. To będzie bardzo utrudnione, żeby rzeczywiście budować, poczuć to, że jesteś niezależną jednostką, że masz sprawczość. To będzie na pewno utrudnione, a narcystyczna matka zrobi wszystko, żebyś bardziej był od niej zależny i nawet jeżeli takich sytuacji nie będzie, to narcystyczna matka je stworzy. Wszystko po to, zwłaszcza na przykład ta pochłaniająca, zwłaszcza po to, żeby mieć cię przy sobie jak najbliżej. A po co? Po to, żeby móc tobą jeszcze lepiej kontrolować. Żeby mieć kontrolę nad każdym aspektem twojego życia. Nad jak największą częścią twojego życia. I ona będzie do tego dążyć. Dlatego zamiast właśnie zmierzać do niezależności, możesz po prostu jeszcze bardziej tkwić w przekonaniu, że lepiej być na przykład w domu, mieszkać w domu, niż próbować się właśnie wyprowadzić, żyć niezależnie. I to właśnie bardzo utrudnia proces autonomii, poczucie autonomii, tak bardzo podstawową i ważną potrzebę w naszym życiu. Już od też maleńkości. I drugi też proces, który chcę opisać, drugą technikę kontroli, manipulacji, jest to infantylizacja. I tutaj chciałabym również pokazać, do czego to zmierza, co narcystyczna matka chce uzyskać i jakie są tego konsekwencje. Co to jest w ogóle infantylizacja? Infantylizacja jest to w skrócie traktowanie dorosłej osoby jako dziecka, czyli narcystyczna matka traktuje swoje już dorosłe dziecko nieadekwatnie do jego wieku. I zdrowa, dojrzała osoba, osobowość zobaczy od razu w tym trybie komunikacji, w tej relacji, brak szacunku, poniżenie i nie będzie mieć zgody na tego typu traktowanie, jeżeli chodzi o właśnie osobę narcystyczną, narcystyczną matkę. Co robi też infantylizacja? Ona powoduje zakłócenia mimo wszystko w relacji matka-dziecko, powoduje, że dziecko często będzie, ty jako osoba dorosła, będzie często pokazywać być może wrogość, irytację, kiedy zobaczysz w jaki sposób jesteś traktowany. I jak to się też może
przejawiać, jak to się przejawia. Otóż narcystyczna matka może manipulować w ten sposób, że będzie się sprzeciwiać wszelkim Twoim wyborom. Cokolwiek byś nie zrobił, nie zrobiła, czegokolwiek nie dotkniesz, wszystko będzie nie tak. Wszystko będzie źle. Nie będzie w ogóle możliwości tego, żeby sprostać jej wymaganiom, oczekiwaniom, bo poprzeczka cały czas jest, rośnie, tak? I jest po prostu to niemożliwe. I będzie też robiła narcystyczna matka wszystko, żebyś na przykład został jak najdłużej w domu. To na przykład może być kwestia tego, żeby się nie wyprowadzać, albo po prostu, żeby spędzać z nią całe dnie. Żeby po prostu choćby siedzieć z nią na kanapie i oglądać seriale, bądź po prostu być przy niej, żeby w momencie, kiedy ona będzie miała jakieś potrzeby, żebyś od razu mógł je zaspokoić. I tutaj też oglądałam kiedyś fragment serialu. Jeżeli nie mylę, to jest to tytuł Sorry, a jego bohater, Timothy, 48-latek, nadal mieszka w domu z rodzicami i w tym serialu jest pokazany właśnie ten proces infantylizacji. Jeżeli chcecie zobaczyć, to myślę, że odnajdziecie fragmenty tego. Dla mnie przerażające jeszcze w tym było, oglądając w ogóle to, ten fragment, bo do końca nie mogłam wytrwać, bo jest on z udziałem publiczności też, jak na pewno krzywdzące, pokazujące brak szacunku narcystycznej matki do swojego dziecka, publiczność reagowała salwą śmiechu. To było przerażające, ale nie chcę tutaj nic więcej opowiadać. Jeżeli masz ochotę, to po prostu zerknij, zobacz, jak wygląda infantylizacja. I narcystyczna matka, właśnie ta pochłaniająca, chce mieć ogromny wpływ na życie swojego dziecka i ma ten wpływ. I co to ma jej umożliwić? Oczywiście kontrolę, bo im dłuższa będzie ta kontrola w Twoim życiu, Twojego życia, Ciebie i wszystkiego, co Ciebie dotyczy, tym dłużej będzie ona otrzymywać paliwo, na którym jej tak bardzo przecież zależy i od którego jest uzależniona. Więc robi wszystko, żeby mieć Ciebie bardzo blisko. Zrobi wszystko. Posunie się naprawdę do wielu rzeczy. I infantylizacja może się, moi drodzy, przejawiać w każdej rodzinie, ale jest powszechna, jeżeli chodzi właśnie o relacje z narcystycznym opiekunem. I na przykład, co może robić też dalej narcystyczny opiekun? Dawać Tobie komunikat, że przebywanie na zewnątrz, cokolwiek to będzie oznaczać, jest niebezpieczne. Czyli na przykład nauka jazdy na rowerze, potem może to iść dalej, robienie prawa jazdy jest na przykład niebezpieczne. I inne tego typu rzeczy, będziesz otrzymywać komunikat, że nie warto, że po co? Lepiej siedzieć w domu z matką i nie starać się tak naprawdę osiągać niczego. Tym bardziej wzrasta Twoja zależność od narcystycznego opiekuna. Ale co tutaj jest wtedy za schemat? Może być na przykład wydrukowany, że bycie samemu na zewnątrz jest niebezpieczne, ale bycie obok opiekuna, narcystycznej matki jest okej. I jaka dalej tutaj jest ukryta wiadomość, że nie sprostasz żadnej sytuacji, która pojawi się w Twoim życiu. Nie poradzisz sobie z żadnym problemem, z żadną kwestią, która stanie na Twojej drodze, która się wydarzy. Nie poradzisz sobie po prostu z tym. To tak jak właśnie w mechanizmie uwięzienia. Nie będziesz miał wiary we własne możliwości, uwierzenia, że dasz radę. Będzie to niemożliwe poprzez tę manipulację, którą będzie stosować Twój narcystyczny opiekun. I możesz oczywiście nawet wyrazić sprzeciw, ale z czym to też się wiąże i co mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia bądź z gabinetu, możesz spotkać się z ogromną złością narcystycznej matki, z zastraszaniem, z upokorzeniem, z pokazaniem Tobie, co możesz stracić,
jeżeli jeszcze raz się sprzeciwisz, że na przykład od razu będziesz musiał się wyprowadzić, mimo że nie będziesz miał gdzie, i z innymi karami, które wymyśli narcystyczna matka. I jak to też się może przejawiać? Narcystyczna matka będzie chciała wybierać na przykład tobie szkołę, znajomych, studia, potem karierę, partnera, wszystko, czego będzie tylko mogła dotknąć i kontrolować, zrobi to. Co jeszcze? I oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, twoje wybory będą zawsze złe. I też jeżeli chodzi o infantylizację, narcystyczna matka chce być, może jest, może była, twoim najlepszym przyjacielem, ale w złym tego słowa znaczeniu. Chce się kumplować z twoimi znajomymi, wychodzić z tobą na imprezy, może zamieniać się ciuchami. I co też jest ważne, przychodzi mi tutaj do głowy taki jeden przykład z życia, kiedy narcystyczna matka w gronie siedzi, tak, obok siedzą jej dzieci, również jej syn, i ona w pewnym momencie obok syna siedzi jego dziewczyna, siada synowi na kolana i zachowuje się kompletnie niestosownie w tej sytuacji, w ogóle łamiąc wszelkie granice. I to właśnie tutaj również jest pokazana totalna manipulacja, krzywdzenie i brak szacunku do swojego dziecka. Wszystko po to, żeby mieć kontrolę. I ona chce być po prostu narcystyczna matka w centrum twojego życia, którym kieruje w pełni, bądź w jak największej części, jaką tylko może przejąć. Jeżeli też chodzi o narcystyczne córki, to tutaj się też będzie, tak jak wcześniej już mówiłam w innych nagraniach, pojawiać konkurencja o twój, tak z tobą, o twój wygląd, ubiór, makijaż. Zawsze będzie coś nie tak. Zawsze będzie krytyka. I co powoduje też infantylizacja? To, że w życiu dorosłym nie będziesz miała w ogóle pewności siebie, tej poczucia tego, tej sprawczości, autonomii, tego, że masz prawo osiągać swoje marzenia, realizować swoje marzenia, cele. Będziesz mógł mieć ogromny lęk przed działaniem, przed wzięciem odpowiedzialności za jakikolwiek krok, bo możesz być sparaliżowany, choćby pojawił się najmniejszy jakikolwiek problem w twoim życiu. Lęk będzie ogromny. Lęk przed nowymi znajomościami, relacjami, związkiem. Będzie ogromny lęk separacyjny i takie poczucie, że nie możesz przecież postawić na szali relacji z matką i kontynuować tego na przykład, co robisz. I tutaj, moi kochani, ważna jest praca właśnie ze schematami, z przekonaniami, które ma twoje wewnętrzne dziecko, z emocjami, które są z tym związane. Przyglądaj się temu, z kimkolwiek pracujesz. Na dzisiaj to wszystko. Miłego dnia.